Cześć, witam Cię w punkcie zwrotnym swojego życia. Właśnie startuje mój podcast Męskie Spa. Pierwsza rozmowa została nagrana na wyjeździe w gabinecie mojego gościa. Zapraszam. Maciej Rogacewicz prezentuje Męskie Spa. Psychoterapeuta pracujący w nurcie analizy bioenergetycznej Aleksandra Lowena. Fizjoterapeuta z przeszło 20-letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Od 2007 roku właściciel Centrum Rehabilitacji Remedium, Pionierskiego Centrum Medycznego, które wyznaczyło standardy pracy obsługi klienta medycznego w Trójmieście. Prowadzący sesje indywidualne i grupowe. Pracuje również metodą TRE, czyli Tension Release Exercise, z klientami z różnych grup zawodowych, od uczniów przez sportowców wyczynowych i menadżerów najwyższego szczebla. Pracowałeś też z żołnierzami jednostki GROM. Czy będziemy mogli później o tym trochę porozmawiać? Myślę, że tak. Dobrze, to wrócimy do tego w rozmowie, bo to moim zdaniem może być interesujące dla widzów. Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest Ryszard Tafel. Miło mi Cię powitać w Męskim Spa, rozmowy z mężczyznami o mężczyznach i nie tylko dla mężczyzn. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci, że je przyjąłeś. Przygotowałem sobie taki cytat, który zaczerpnąłem z Twoich źródeł. Fundamentalną tezą bioenergetyki jest to, że ciało i umysł są funkcjonalnie identyczne. To, co się dzieje w umyśle, odzwierciedla zmiany zachodzące w ciele i odwrotnie. Tak powiedział Aleksander Lowen. Też był bardzo fajny cytat. Ciało jest mapą, z której odczytujemy historię naszego życia. Powiedz proszę w kilku słowach o tym, czym jest metoda Lowena. To jest taki temat. Dla mnie jest to fascynująca praca. Natomiast metoda Lowena jest nurtem psychoterapii, wyróżniający się może tym od początku, że uwzględnia już od kilkudziesięciu lat w procesie pracę z ciałem. Nie tylko mentalizację, czyli pracę taką nad zrozumieniem myślową, umysłową, intelektualną, ale też zawierającą aspekty ruchu, kontaktu fizycznego z klientem, oddechu. No i główne to, co wyróżnia, czy to, co jest takie szczególne w bioenergetyce, to jest koncept ugruntowania i wibracje. To są dwie techniki, które są w bioenergetyce od początku i są takie wyróżniające. Pozostałe rzeczy, takie jak praca z oddechem, z ekspresją wokalną, z głosem, ćwiczenia energetyzujące ciało są też w innych koncepcjach. No to co Aleksander Lowen wniósł nowego, to jest ugruntowanie i wibracje. Co zresztą później zostało użyte, wibracje jako oddzielna metoda do uwalniania napięcia z ciała i to się nazywa teraz TRE. Natomiast co mogę więcej powiedzieć? No, z jednej strony powiem tak, że jest to proces psychoterapeutyczny, więc jest, tak jak pewnie się ze mną zgodzisz, jest wiele dróg prowadzących do celu i uważam, że z tego powodu też bioenergetyka jest jedną z tych dróg. Nie jest jakąś super wyjątkową, ale dla mnie jest i pewnie dla tych ludzi, którym ona pomoże, też jest. Więc to, co wydaje mi się jest takim atutem, może też dla niektórych przeszkodą, to, że poprzez te ćwiczenia i pracę z ciałem rzeczywiście w moim doświadczeniu szybciej dotykamy tych trudnych rzeczy u klienta. Jakby dotykamy jego obron, często szybciej następuje konfrontacja, co niektórych przestrasza, zniechęca, nie są gotowi, to jest też okej. Tak, bo można powiedzieć, że są różne metody dla różnych ludzi, tak. Jakby też pod kątem ich wrażliwości, tak? Czyli krótko mówiąc, nie można próbować wrzucać czy ciśnienia robić komuś, kto jest na takim etapie, gdzie potrzebuje w ogóle zupełnie innej pracy, po prostu ze swoją wrażliwością. To jest tak, jak ja teraz też czułem lekko zaciśnięte gardło, gdy cię przedstawiałem, czułem podniesione ciśnienie, czuję, że jakby się w pewnym sensie nawet niekomfortowo, tak? Jest to mój debiut, czyli czuję jakąś tremę. Ale jakby ośmielam się przejść przez to, przepracować. Dla kogoś to może być trudniejsze. Różnie bywa, tak? Różne są etapy. Ja robiłem jedną rozmowę próbną. Kilka dni temu nagrywałem z żoną, która mam nadzieję ujrzy światło dzienne.
Będziemy pogłębiać dalej w rozmowie, myślę, te aspekty, o których mówisz. Takie pytanie otwierające. Czy mężczyźni żyją pod ciągłą presją? I jeśli tak, to skąd się ona bierze, jak myślisz? No to jest temat, który nawet jak teraz obserwuję różne media, artykuły, jest to taki no bardzo coraz częściej, bardzo często spotykany ten temat i właściwie można powiedzieć takiego przyznawania się mężczyzn do tego, że są pod presją i to czują, bo wydaje mi się kłopot polega na tym, że my nie przyznajemy się do tego, że jesteśmy pod presją, że sobie nie radzimy, że jest za trudno, bo musimy sobie dać radę, być zawsze silni, sprawni. Takie jest oczekiwanie społeczne, takie było. Natomiast no, świat się zmienia. Jest tych zadań coraz więcej, informacji coraz więcej. Wydaje mi się, że już przynajmniej przez te ostatnie wiele lat nie było już takiej sytuacji jak kiedyś, że trzeba było przetrwać i walczyć, bo mieliśmy dobrostan właściwie. Teraz znowu zaczęło się źle dziać, blisko nas, przynajmniej tu Polski, bo jest wojna, bo był COVID. Tak, był ogólny taki strach na świecie, niepewność. Natomiast przełączenie trochę trybu z walki i takiego zaciśnięcia na wrażliwość właśnie jest, wydaje mi się, czymś, co po prostu następuje i z czym może w tym takim przejściu część z nas nie chce tej zmiany, bo nie wie, co będzie, jacy będą, jak będą bardziej wrażliwi, będą bardziej otwarci, a nie zaciśnięci tylko do rywalizacji, do wygrywania albo do bronienia się w swoich okopach. Więc to trochę jest o opuszczeniu jakiejś kontroli, o kontakcie z czymś, co jest głębiej, z jakimiś emocjami, no właśnie ze swoją wrażliwością. To jest taka jak podróż, wyruszenie z jakiegoś konceptu na temat siebie jako mężczyzny do serca, co często w życiu jest najdłuższą drogą. No właśnie dotknąłeś, myślę, sedna sprawy, bo ja przechodząc swoje procesy, jakby wyraźnie to zrozumiałem, że tu chodzi o połączenie głowy z sercem, że ja nie jestem fachowcem, nie jestem terapeutą, a po sobie zobaczyłem, że jechałem na odcięciu głowy z sercem, że właśnie było muszę. Ale wydaje mi się, że też, znaczy wydaje mi się, nikt mnie, ale też i nikt nam, myślę, że mogę mówić tak ogólnie o mężczyznach, też nie mówi o tym, że my możemy w ogóle być ludźmi, siebie traktować jak ludzi, że mamy prawo do słabości, do błędu, do tego, że możemy być zmęczeni albo że możemy powiedzieć, że nie wiem. Tylko ja przynajmniej czułem na sobie wiecznie taką presję, że ja muszę znać odpowiedź na każde pytanie, muszę sobie ze wszystkim poradzić. W związku jeszcze nawet poleciałem w takim kierunku, że nieświadomie próbowałem być odpowiedzialny za szczęście mojej żony, gdzie wiadomo, że jakby no każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje szczęście, mówię o takim podstawowym poziomie. I to jest chyba to. Właśnie kolejne pytanie trochę nawiązuje do tego, bo przeczytałem na stronie twojej kliniki, posilę się cytatem, bo przeczytałem na stronie twojej kliniki, że gwarancją sukcesu jest zarządzanie energią, a nie czasem. To bardzo ze mną zarezonowało, ponieważ mam wrażenie, że jest taka gonitwa za samcem alfa też jednocześnie. Te triatlony, ironmeny, maratony, ciągłe szukanie aktywności. I mam wrażenie, że to są takie zasłony, które mają tak naprawdę być zastępczym ćpaniem. Czyli na przykład ktoś, kto, załóżmy, miał problem z jakimiś używkami, teraz tak jak ćpał czy pił, tak samo teraz intensywnie biega i trenuje. Ciągle nie można usiedzieć w miejscu, trzeba coś robić, bo albo mam być aktywny w pracy, albo mam być aktywny prywatnie, albo mam się żoną zajmować, albo dziećmi, albo coś tam, albo pobiegać, albo pojechać wieczorem do akwaparku, no bo przecież nie można wieczoru normalnie spędzić. I mam wrażenie, że to są takie zasłony, które mają znowu dalej jakby sprawiać, żeby ten mężczyzna nie spojrzał w lustro, żeby nie spojrzał w swoje serce. Co ty myślisz? Oczywiście tylko chciałem dodać, że nie mówię, że wszyscy, którzy to robią, to tak mają. Tak? Mówię o pewnych tendencjach, pewnych, wiadomo, że generalizmy nie są dobre, ale no, wydaje mi się, że i tak jak jest mniejszość jest tych takich świadomych, nazwijmy to, aktywnych mężczyzn, którzy odnajdują w tym spokój,
A widzę bardzo duży procent tych, którzy stosują dalsze parawany. No tak, ja właśnie zgodzę się z tym o tyle, że to trzeba byłoby znowu, bo ja mogę powiedzieć o sobie, bo ja zawodowo uprawiałem sport i wiem, co się ze mną działo, kiedy przestałem. Więc działo się właśnie dokładnie to samo, co przy tym powiedziałeś. To był jakiś sposób mój na radzenie się sobie z tym, co we mnie się działo. Zajęcie sobie czasu, zajęcie sobie głowy, więc jak nagle po kontuzji już nie mogłem dalej trenować na takim poziomie, jakim byłem. A co trenowałeś? Piłkę nożną. No to zostało mi tylko już pracować, ale później jakby nie było już tych spotkań z kumplami, treningów i tak dalej, więc pojawił się jakiś rodzaj niepokoju, jakiegoś takiego nawet poczucia, powiem, niewystarczalności, że tak jakby nie miał prawa właściwie do funkcjonowania bez robienia czegoś, takiego, że więcej i więcej. Jakby to było potwierdzenie mojego prawa do bycia, nie? Więc nie wiem, jak inni mają. Natomiast rzeczywiście tak jest, że każdy sobie radzi z życiem tak, jak potrafi. Jeżeli nie szkodzi to jemu ani komuś z otoczenia, okej. Natomiast no, często jest to tak rzeczywiście, że to jest na ten moment dla wielu ludzi taki dobry sposób, żeby, no nie wiem, nie zwariować. Taki wentyl bezpieczeństwa, prawda? Dokładnie. Tak, więc tak. Na tym etapie, na którym są. Tak. I dla mnie jest to ok, bo wiem, że to była też jakaś moja droga. I że też dla tych ludzi być może też jest droga. Dojdą tej ściany, że nie wiem, biegając jeden maraton czy jeden triatlon za drugim, jak tylko przestaną, wracają do jakiegoś stanu, który nie zmienia się, no to tak wygląda, jakby mieliby cały czas biegać jak Forrest Gump, nie? Tak. W pewnym momencie zastanowił się, po co on biega i przestał biegać, nie? Więc i wtedy być może poszukiwanie będzie innej drogi, więc jest to droga, nie? Ale tak. Ja myślę, że jednak w jakimś stopniu może, tak myślę, trochę może lepsza, albo nie wiem, czy zdrowsza, ale może trochę lepsza, tak mi się wydaje przynajmniej, bo to była moja droga, zamiast pić na przykład, co było popularne w pokoleniu, nie wiem, naszych rodziców, gdzie no, była komuna, bieda, no, inwigilacja i tak dalej, nie? No to pić trzeba, nie? Żeby jakoś to napięcie rozładować. Teraz wydaje mi się, że ludzie może trochę mniej piją, więcej właśnie uprawiają sportu i w ten sposób rozładowują to napięcie, jakoś zadbają o to, co w nich jest, takiego napiętego. Wydaje mi się, że fajne ze sportem jest to przede wszystkim, że on nie wiąże się z substancjami psychoaktywnymi. Czyli bez względu na to, jaki jest mes w głowie, to jednak on nie jest jakby podgrzewany czymś zewnętrznym, w sensie jakiejś substancji. Tak. I jest szansa na przepracowanie, tak? Dlatego wielu ludzi mentalnie odpoczywa w czasie biegu, ponieważ czy jakiegokolwiek sportu, bo dochodzi do takiego tak zwanego jednopunktowienia, tak? Kiedy umysł faktycznie może odpocząć, gdzie odklejają się od myśli, które lecą. To jest tak jak, nie wiem, jak czy jeździsz na nartach, ja jeżdżę na nartach i zauważyłem, że jeżeli, że tak powiem, nie kleję się do myśli, to wszystko idzie. Wystarczy, że o czymś pomyślę, czyli przykleję się do jakiejś myśli i tracę koncentrację i mogę się wtedy przewrócić, równowagę i tak dalej. A tak to wszystko płynie, nie? A powiedz mi, jak wynika z twojej pracy, bo rozumiem, że pracujesz z mężczyznami od tam powiedzmy 20 do góry, tak? Czy zdarzają się pacjenci poniżej 30? Albo w okolicach 30? Tak. To nie jest tak, że to, ja powiem szczerze, w tej chwili jakby patrząc na przekrój klientów, to raczej to są mężczyźni koło 40. Są też młodzi mężczyźni 20-paroletni. Natomiast większość to jednak osoby są takie po 30. A po 30, bliżej 40, ale tak między 30 a 40. Jak byś ocenił stan współczesnych 30-40-latków? Ja wiem, że pytanie jest dosyć ogólne, ale spróbujmy tak, wiesz, bo chciałem dodać że dlaczego takie pytanie też, bo mam wrażenie, że, no, że w ogóle mężczyźni, ten kanał, jak rozmawialiśmy wcześniej, pojawił się z potrzeby serca, ale też widzę ewidentny brak materiałów czy rozmów dla mężczyzn, tak to nazwijmy. Tak? Coś się rodzi, ale jest tego bardzo mało. Więc zobaczmy w ogóle, gdzie jesteśmy. Co wynika z twojej pracy? To jest taka, tak pomyślałem, jak ja bym ocenić tą grupę wiekową mężczyzn,
W sumie to mógłbym powiedzieć tylko może bardziej więcej o tych, którzy przychodzą tutaj. A no, to jest jednak jakaś dość wąska grupa jak na razie cały czas. Bo znam też takie osoby, które nie są w terapii. No, nie potrzebują jej, radzą sobie jakoś w życiu, albo jeszcze na razie nie stwierdzili, nie doszli do tego punktu, z którym mówią, że no, potrzebuje pomocy. To jest też jakby taki temat, z którymi chyba się borykamy. Jeśli mogę coś dodać. Mhm. Wiesz co, ja, Ryszard, zauważyłem coś takiego, że w biznesie na przykład startupowym jest tak, że jeżeli pojawia się jakiś temat, jakiś problem, który dostrzega jakaś grupa ludzi i chce zrobić biznes w tym temacie, to już po tych tam 15 czy 20 latach doświadczeń, które są na świecie, oni też już wiedzą, że skoro oni o tym myślą, to znaczy, że jest gdzieś jakiś inny zespół, który też o tym myśli. Buddyści mówią, że umysł jest jak przestrzeń z informacją, my jesteśmy od siebie nieoddzielni, twój stan umysłu wpływa na mój na twój i tak dalej. Więc ja tak myślę, może ten pogląd jest trochę, możesz mi w razie czego skorygować, ale wydaje mi się, że mężczyźni, z którymi ty pracujesz, są w jakimś sensie ogniskową, mówiącą o tym, z jakimi problemami borykamy się my mężczyźni, tak? No bo nie mówię o skrajnościach, tak? No bo nie tylko ze skrajnymi jakimiś przypadkami, podejrzewam, pracujesz. Dlatego pytanie z próbą taką, wiesz, zobaczenia, z czym się borykają współcześni, no 30-40-latkowie. Jeśli tak na to by spojrzeć, to rzeczywiście powiedziałbym tak, że to są faceci, mężczyźni, którzy właściwie mają wszystko, co by się chciało mieć. Mają dobrą pracę, zarabiają tyle, że wystarczy im na godne, dobre życie. Większość z nich ma też już swoje mieszkanie, samochód. Jeżdżą po świecie. Właśnie można powiedzieć, że bogato. Natomiast to, co słyszę, to rzeczywiście brak jakiejś takiej głębokiej relacji ze sobą i z innymi. Że często jest to, albo nawet jak są w relacjach, to jest w tym coś takiego, co już jest znane jako pojęcie, taki lęk przed bliskością. I nie mówię tylko o bliskości z drugim człowiekiem, ale przed bliskością ze sobą, z tym właśnie ze swoim sercem, z uczuciami, z przyznaniem się do tego, nie wiem, do łez, do słabości, do złości, bo to nie tylko dotyczy tego, że mężczyźni mają problem z tym, żeby płakać. Są tacy, którzy mają problem tego, żeby krzyczeć, albo się złościć, albo być ze swoją siłą. Bo nie wiem jak, bo wiesz, my jesteśmy wychowywani tak, że i rozmawiamy ze sobą w ten sposób, tak uogólniając, że ha, 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 chuj dupa cycki, ale się najebałem, nie? Ostatnio. No tak. I było fajnie, nie? Tak. I to jest jakby takie coś, co doskonale znam. I też na pewnym etapie życia dobrze się w tym czułem. I myślę, że to, tak mi się wydaje, że jednak z czasem to się zmienia, szuka się czegoś innego. Ale wiem też, że niektórym to rzeczywiście wystarczy. No ale to jest takie rzeczywiście trochę spłycenie relacji, nie? Opowiadanie o tym, nie? Trochę przechwalanie się, kto ile wypił, kto ile, jak się bawił, kto... Oczywiście ile tam kobiet spotkał, albo ile się z iloma się przespał. Tak. A z sercem nie ma kontaktu i lęk, bo nie wie nie ma, jak. No bo jakby było, to myślę, że może byłby większy szacunek do siebie i do tej osoby właśnie, z którą się przespał. Czy... Wiesz co, jak tak powiem, przechodziłem swój proces, tak to nazwijmy, zauważyłem, że u mnie głównym... problemem, barierą czy nawykiem był lęk. Że u mnie wszystko było zbudowane na lęku właśnie. Bałem się, można powiedzieć, że bałem się wszystkiego, myśląc, że radzę sobie ze wszystkim. Wszystko było jakby, tak jak wilgoć jest w powietrzu, tak wszędzie był lęk. Lęk przed byciem sobą, lęk przed zatrzymaniem, lęk przed takim spokojnym oddychaniem, bo coś ucieknie, bo na przykład nawyk taki, że jeżeli nie będę się spinał, gdy się coś ważnego dzieje i będę w rozluźniony, nazwijmy to taki spokojny sposób próbował to przechodzić, to znaczy, że nie traktuję sprawy poważnie. I sprawdzałem na sobie na przykład to, że coś się działo, ja mówię, dobrze, spokojnie, będę oddychał, zrobię sobie herbatę i przyjrzę się tej sytuacji, zobaczę, czy coś odjechało, czy coś uciekło, czy trafiłem, że tak powiem, w główną bramę wiodącą do, nazwijmy to pięknie, wyzwolenia,
przez oswojenie tego lęku i to jest coś, co wszystkich nas toczy, czy to jednak jest kilka różnych przeszkód? Jak, to mówiłeś, to miałem takie tam różne myśli na ten temat i tak, po pierwsze sobie myślę, że w twojej sytuacji, z tego co mówisz, ten lęk nie był aż taki duży, jeżeli sobie potrafiłeś pomimo tego lęku robić to, co chciałeś robić. Bo i kiedyś usłyszałem całkiem niedawno takie fajne zdanie, że odwaga to nie jest wtedy, kiedy nie czujesz lęku, tylko kiedy czujesz lęk i robisz to, co chcesz zrobić. Więc ja znam osoby, które miały podobnie jak ty, ale nigdy nie zrobiły tego, co chciały. Tylko, że wiesz co, muszę dodać, żebyś miał jakby pełniejszy obraz. U mnie była taka sytuacja, że przy okazji 40 przeżyłem rodzaj takiego wstrząsu, gdzie po prostu pękł ten kombinezon Supermana. I z jednej strony poczułem ogromną ulgę, z drugiej strony dobry tydzień, dwa zbierałem się do kupy. Miałem taki stan, gdzie płakałem bez powodu, gdzie po prostu, wiesz, po prostu wszystko puściło. I na szczęście nie towarzyszył temu, wiesz, żaden, nie wiem, udar, czy uraz, czy obeszło się bez farmakologii, która często jest potrzebna. No i udało mi się to zobaczyć, więc myślę, że to mi pomogło w tym, jak mówisz, że pomimo lęku robić to, co chcę. Ja wtedy zrozumiałem, że prawdziwa odwaga to jest próba kwestionowania właśnie siebie, czy praca ze sobą, czy odważenie się pracy ze swoimi problemami, a nie skok na bungee. I to mnie jakby wzmacniało, tak? Ja wtedy zrobiłem sobie też przy okazji prezent, bo to było przy okazji 40, czyli 8 lat temu, całkowicie odstawiłem alkohol, czyli wtedy na przykład podjąłem taką decyzję, bo zobaczyłem, że jeżeli mam wykorzystać tą, bo potraktowałem to jako szansę do rozwoju, to nie mogę się niczym zakłócać. Chcę być, chodzić na pełnej swojej mocy, taka jak ona jest w danym momencie. Także to nie było takie, wiesz, mały lęk. Nie o tym mówię, bo to nie chodzi, chyba mi chodziło bardziej o to, że lęk też jest w niektórych sytuacjach dobrą emocją. On nigdy nie jest właściwie zły. Zły jest wtedy, kiedy rzeczywiście jest niezwiązany z tym, co dzieje. A nie tylko ratujący życie. Ma jakąś historię swoją, której nie znamy i on się uruchamia w sytuacjach takich przed zrobieniem jakiegoś kroku. I właściwie może być też takim, myślę sobie, z takiego często powodu praktycznego. Jeżeli czujesz obawę, niepokój przed zrobieniem czegoś, to też jest w tym aspekt mobilizacyjny. Mobilizuje cię. Tak. I jeżeli pomimo tego lęku jesteś w stanie zrobić, to był dobry lęk, bo on cię zmobilizował. Tak. Natomiast ja mówię o takich sytuacjach, kiedy znam takie osoby, które właśnie przychodzą z tym, kiedy ten lęk czy wstyd, bo też to jest kolejna takie uczucie, które blokuje nas przed zrobieniem czegoś i to jest wtedy kłopot. Ale zgodzę się z tym, że lęk jest czymś, co nam towarzyszy od początku. Jest też ten aspekt wręcz ratujący życie, czy jakby niezbędny do życia. Wiesz, myślę, tak jak teraz o tym mówisz, wydaje mi się, że mi pomogło to, że ja udało mi się jakby zobaczyć, wysyntetyzować ten obszar tego lęku, który był połączony z moim zakłóceniem w poczuciu własnej wartości zaufania do siebie, od tego lęku, nazwijmy to, zdrowego. I przez to, że zobaczyłem, że u mnie ten lęk taki, nazwijmy to, niezdrowy, wynika z tych zakłóceń, z tego zaburzenia na płaszczyźnie poczucia własnej wartości zaufania do siebie, to łatwiej mi było z tym pracować paradoksalnie, bo skomunikowałem się z tym, nie? No tak, bo to jest jakby ta świadomość, nie? Odróżnienia od tego, czy rzeczywiście coś ci zagraża, czy jednak jest to związane z lękiem, czy jestem wystarczający, czyli tym, co mówisz o tym poczuciu własnej wartości. A to z kolei wiadomo, że wynika z historii, która gdzieś była, kiedy żeśmy wzrastali i kiedy żeśmy mieli rozwijać skrzydła trochę, jak ptaki, małe pisklęta, które są później już gotowe, żeby same latać. U nas ten proces trochę dłużej trwa niż u zwierząt i przez dłuższy okres potrzebujemy wsparcia, nie? Tak. Wiesz co, zauważam na przykład wśród współczesnych młodych mężczyzn, czyli około 30, że chcą. Dużo jest mowy o tym, żeby alkohol odstawić, używki odstawić. Czytają.
nawet przekazują wiedzę, tak? Często widać, że ktoś po prostu powtarza formułki, a jeszcze nie urzeczywistnimy, że to jeszcze nie są jego prawdy. Fajnie, że to robi, że jest w tym procesie, ale różnie z tym bywa, tak? Czasem jest tak, że zagadujemy coś, tak? Albo tak naprawdę nie mówimy do innych, tylko mówimy do siebie. Powiedz, czy jest jakaś metoda na to, żeby pomóc przyjacielowi, albo żeby w ogóle dać mu sygnał, że mam wrażenie, że powtarzasz formułki i zdania, które gdzieś przeczytałeś, ale to nie jest twoje i że halo, zatrzymaj się, zastanów. Czy w ogóle... Ja powiem tak, że w normalnym takim naszym rozwoju od dziecka jedynym sposobem uczenia się jest popełnianie błędów. Nie? Jak wstajemy, łapiemy balans, uczymy się pierwszego kroku i spadamy na tyłek. Tak jest. Ale znowu wstajemy, ten nasz mózg się uczy, uczymy się. Więc dobrze, jak ktoś jest obok i na przykład czeka na ciebie po tej drugiej stronie, nie? Jakoś towarzyszy, cieszy się, coś do ciebie mówi, niekoniecznie musicie korygować. Aha. Bo to by znaczyło, że właśnie nie, źle to robisz. Albo nie ufam ci. Tak, to znaczy wtedy komunikat w głowie, aha, on wie lepiej, czyli taki jaki jestem niewłaściwy, czyli muszę być tak jak on mówi, czyli nie mogę być sobą. Więc myślę, że o tej sytuacji, w której mówisz, to byłbym za tym, żeby po prostu z tym przyjacielem czy kumplem dopytać go, a dlaczego to dla ciebie takie ważne? Czuję, że widzę, że jest to dla ciebie ważne. Aha. A co takiego jest dla ciebie ważnego, nie? I przez ciekawość albo zainteresowanie w ogóle się tym, i tak u niego się wzbudzi refleksja. Aha. Poprzez takie rozmowy, na przykład jak my rozmawiamy teraz na różne tematy. Tak. To zawsze coś wnosi, a niekoniecznie jest jakoś oceniające albo takie popychające w innym kierunku. Raczej zaciekawienie się, że otworzy się jakaś klapka, a może coś jeszcze. Jakiś inny kanał do tego, żeby jeszcze raz to zobaczyć z kimś albo w towarzystwie kogoś, pogadać o tym i zobaczyć to inaczej. I ja bym się obawiał, jeśli to... Oczywiście, jeśli ktoś mnie zapytał, a co ty myślisz na ten temat? No tak. To jest inaczej. Tak, ale to jest pewnie historia. Ja bym się obawiał, no ja mam taką obawę, nie, że jakbym komuś mówił, wiesz co, myślę tak i tak, ja mam z tym jakiś problem, że jakoś mi obawiam się, że to mogłoby wpłynąć na taką postawę, że znowu on robi coś nie tak. Nie? On tak, widać, byłoby to, zakłócające, to, zaburzające. To, co ty mówisz, to ja słyszę. Ja też przyznaję ci rację, bo nie dokończyłem tych 30-latka. Rzeczywiście ja widzę, że oni szukają, że jeżdżą po warsztatach różnych, naprawdę różnych, bo ja też byłem na różnych i też prowadzę i widzę, jaka jest rzeczywiście taka wielka potrzeba, żeby znaleźć coś, coś im potrzebne. Nawet czasami wydaje mi się, na przykład niektórzy mężczyźni, jak pytam na warsztatach, jest grupa, nie wiem, tam 15 osób i pytam, z czym przyjeżdżacie, jaką macie oczekiwanie, co byście chcieli wziąć z tego, nie? Co dla was ważnego jest, że tu jesteście, nie? No to niektórzy mówią, że ja nie wiem, ja to po prostu chcę zobaczyć, chcę poczuć, zobaczę, co będzie dla mnie. To też i fajnie, rzeczywiście na końcu, nie? Tak. To jest taki trik trochę z tymi oczekiwaniami, bo ja się pytam, a jak to jest nie mieć oczekiwań? No nie. Co ci to daje, nie? I bardzo często jest tak, jak chwilę o tym porozmawiamy. Że jednak oczekiwania są. Nie, że wolę nie mieć oczekiwań, bo mogę się rozczarować. Więc nie miecie oczekiwań jest fajne, bo wtedy na pewno się nie będę czuł rozczarowany. Czyli to jest taki unik trochę przed rozczarowaniem, czyli nazwijmy to przed porażką. Tak, nie? Myślę, że tu akurat dotykamy też kwestii poziomów, bym powiedział, tak? Czyli faktyczny stan takiego urzeczywistnienia braku oczekiwań, takiej przejrzystości jest stanem najwyższego szczęścia. I gdy się o tym przeczyta, to próbuje się to wprowadzać w życie, bo wydaje się logiczne, że jeżeli nie, no bo to jest logiczne, tak? Jeżeli nie będę miał oczekiwań, to wszystko, co się wydarzy, jest prezentem. Ale tak czy siak dalej mój pomieszany umysł
pojawia się w nim kolejna nauka, kolejna koncepcja o tym, że jak nie będę miał oczekiwań, to wszystko będzie prezentem i fajnie, próbuję ją wprowadzić, ale dalej machina chodzi, tak? Czyli nakładka nawyków, sztywnych poglądów i tak dalej działa. Więc gdy to zostaje jakby tylko na poziomie intelektualnym i nie ma jakimiś metodami, są różne metody, próby wprowadzenia tego na głęboki poziom, no to wtedy to jest trik. Nie? A na najgłębszym poziomie w sumie to jest, no to jest to, o co nam chyba chodzi, tak? Bo to jest taki stan, jak to powiedział jeden człowiek, umysł wolny od wyobrażenia o kimś, kto czyni coś dla kogoś, jest jak słońce promieniujące samo z siebie. Ale to już jest na inną rozmowę. Słuchaj, mam wrażenie, że też mam syna, który ma 18 lat, za chwilę córka 20 i syna, który kończy 25 lat. Mam wrażenie, jak obserwuję też młodzież współczesną i w ogóle młodych ludzi, bo też mam dużo kontaktu z 30-latkami, że przesunęła się w ogóle granica, nazwijmy to, takiej gotowości na założenie rodziny. Że w moim pokoleniu bo bardzo dużo małżeństw w wieku tam 22, 23, 25, tam wiesz, abstrahując od wpadek tak zwanych, no to pierwsze dziecko w wieku, nie wiem, 23, 4, 5 lat było czymś wręcz oczywistym, tak? Często, no. Czy dobrze widzę, że się przesunęła ta gotowość, zwłaszcza u mężczyzn, na chęć założenia rodziny? Ja myślę, że to jakoś rzeczywiście priorytety się zmieniły. Jak słyszę bardzo często, że pierwsze, co trzeba zrobić, no to trzeba mieć dobrą pracę, zrobić karierę, mieć mieszkanie albo dom, czyli jakby tą podstawę taką bytową, która bardzo często jest, nie jest taka, że wystarczy tyle, tylko musi być dużo. No i najpierw trzeba jeszcze pojeździć po świecie, czyli jest ileś punktów do odhaczenia i dopiero wtedy jest dziecko. Powiem tak, patrząc na siebie, to myślę, że to byłoby lepsze wyjście, bo mam dwóch synów też, jeden ma już 30 ponad lat, a drugi ma 18. Odmłodziliście się. I wiem, że w moim osobistym przypadku bardziej dojrzałym ojcem byłem do tego drugiego. Więc nie pędziłbym ludzi do tego, żeby szybciej mieli dzieci. Zachęcałbym rzeczywiście, żeby to była taka decyzja wynikająca z dojrzałości, z miłości, nie właśnie z kolejnego punktu, tak, bo też wiem, że tak jest. Że to nie jest Excel. Że to jest kolejny punkt, że, a później następnym punktem jest dziecko. I tutaj powiem ci, jeśli mogę wtrącić, to widzę też dużo takich sytuacji, bo z mojego skromnego doświadczenia wynika, że jednak to powiedzenie, że kobieta poczuła wolę Bożą, czyli tą chęć bycia mamą, to jest trochę moim zdaniem obraz w mowie, ale obraz tego, że tego nie da się do Excela sprowadzić. Że tego nie da się tak na sztywno zaplanować, bo widzę, że jest bardzo dużo związków, gdzie już po zrealizowaniu tych wszystkich wcześniejszych punktów, w wieku załóżmy tam, nie wiem, kobieta ma 35-36 lat, próbują i nagle są jakieś problemy. I oczywiście te problemy mają jakieś, bo często też nie ma uzasadnienia medycznego, lekarze nie wiedzą, co się dzieje. Myślę, że to ma trochę związek z tym, że to jest taki trochę taki sygnał od przestrzeni, od życia, że nie da się wszystkiego w życiu właśnie sprowadzić do Excela. Ja też z moim synom zachęcam ich do tego, żeby do 30 jeszcze szukali swojej drogi i że spokojnie mogą, znaczy mogą, oczywiście będą to będą ich decyzje, ale że nie muszą mieć presji, tak? Że mogą w czasie, w którym będą się gotowi, czuli gotowi, żeby zakładać rodziny, związki i tak dalej. Nie? To jest tak, mam córkę też mówię o tym, żeby nie bali się skręcać, tak? Czyli, że jeżeli na coś się decydują, to nie znaczy, że to jest choreograf na całe życie, żeby mieć kontakt ze sobą, żeby podejmować decyzje swoje, tak? No i ważne jest, żeby nie krzywdzić drugiego człowieka, tak? To jest, wydaje mi się, taki bezpiecznik, który pomaga w poruszaniu się tym człowiekowi na drodze. Tak, to z tym się zgadzam i
to, co mówisz, to te uczucia takiego właśnie, że to ty nazwałeś to wolą Bożą, nie wiem, czy to rzeczywiście, czy to w cudzysłowie. W cudzysłowie, bo tak, że to rzeczywiście przychodzi jakoś tak. To jest potoczne powiedzenie, tak. Że to jest jednak, widzę jak różni niektóre osoby, kiedy to dziecko rzeczywiście jest takim, nazwijmy to, ja bym tak nazwał, takim owocem miłości po prostu. Rzeczywiście, tak, ludzie tak. kochają i decydują się tak, na to, że, tak. że chcą mieć razem dziecko. To jest zupełnie inaczej niż właśnie ten... To jest project management. Dokładnie, nie? Więc... Myślę, że takich życzyłbym nam wszystkim, żeby takich dzieci jak najwięcej się rodziło. Tak. Bo mam takie odczucie, że jednak to jest jakość, nie wiem, nie jest to większość. Nie? Wiesz co, tak, w ogóle ja ze swojego doświadczenia widzę, taka jest moja jakby ocena, oczywiście jest subiektywna, że w ogóle rodzicielstwo jest ogromną szansą na rozwój. Mhm. Bo to jest też taka sytuacja, gdzie doświadczamy czegoś nieodwracalnego. Mhm. I miałem taki pogląd do tej pory, że wszyscy, którzy są zdrowi razem i tak dalej, powinni mieć dzieci. Ale też ostatnio zluzowałem gacie i zrozumiałem, że wcale to nie jest powiedziane, że jeżeli ktoś, wydaje nam się, że ktoś stanowi fajny związek, to też byliby szczęśliwymi rodzicami, że są różne historie ludzkie i też na przykład, mimo że jakby no, dostrzegam problem demograficzny, tak, ja osobiście uważam, że lepiej, żeby było dziecko jeden plus, a nie tylko jedynak, ale życie różne pisze scenariusze, to nie jest takie proste, tak? Co o tym myślisz? Czy rodzicielstwo jest faktycznie ogromną szansą na rozwój? Ja rozwojem, wiesz co, powiem tak, że jak widzę klientów, ale też pamiętam siebie, szczególnie przy tym moim drugim synu, kiedy on się urodził, to ja byłem też w procesie swojej terapii w trakcie szkoły, że odczuwałem coś takiego, bym przeżywał to swoje dzieciństwo drugi raz, patrząc na niego. Mogłem widzieć też swoje deficyty, patrzeć jak on się rozwija. Też tak miałem. Ale też mając większą świadomość błędów, jakie popełniam, ale nie wiedząc, jakie to przyniesie konsekwencje. Więc tak, nigdy nie wiemy, co tam się wydarzy. To też była taka ciekawość zawsze, nie? I jaki on będzie, jak będzie dorosły, kiedy właśnie rozwinie te skrzydła i będzie już sam na własnych nogach stał. Ale też myślę, że i tak moje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście chyba to jest jedna z największych odpowiedzialności i takich najtrudniejszych rzeczy, które jest po prostu trudno zrobić wystarczająco dobrze, nie? Że jest... Trzeba się w pewnym sensie poddać procesowi. Że to jest, tak, poddać się, dokładnie poddać się, poczuć czasami bezsilność, co szczególnie w wypadku mężczyzn jest w ogóle czymś, co unikają jak ognia. No a czasami, kiedy się ma do czynienia z dziećmi, a już z nastolatkami, no to oni są mistrzami stawiania rodziców w takiej pozycji. Tak, kiedy tak. Ręce opadają i nie wiesz, co zrobić. Dom się staje bezpiecznym laboratorium testowania wszelkich możliwości. No i ale... czasami możliwości kończą, trzeba się właśnie przyznać do tego, że tu się po prostu... Tak. Słuchaj, chciałbym zatrzymać się na moment albo dotknąć tego, co powiedziałeś o tym, że mężczyźni bronią się przed poddaniem się. Mhm. Relacje z kobietami, kobiety. Mhm. Ja w pewnym momencie zauważyłem coś takiego, że próbuję schematycznie, znaczy inaczej. W związku z tym, że mężczyźni boją się puścić, to bierze się to z tego, że ja przynajmniej po sobie widzę, że mam skłonność do, jakby swoje poczucie bezpieczeństwa budowałem poprzez układanie rzeczy w pudełkach, na półeczkach i tak dalej. Odtąd, dotąd i tak dalej. Nie? Gdzie u kobiety wszystko jest połączone ze wszystkim.
I w relacji z żoną zauważyłem, że gdy próbuję jakby tą nakładkę męskiego myślenia, tą matrycą patrzeć na nią, to nic mi się totalnie nie zgadza i tworzą się jakieś konflikty. I w pewnym momencie zrozumiałem, że muszę puścić. Wiesz, jesteśmy, uważam, wychowywani, byliśmy przez większości nieświadomych ojców na nieświadomych mężczyzn i ojców, tak? Jesteś chyba pierwszym pokoleniem, które ma taki dostęp do wiedzy, do możliwości, żeby w ogóle przepracowywać tematy, no bo nasi ojcowie tego nie mieli, a jeszcze nasi ojcowie byli wychowywani przez ojców, którzy przeżyli traumę wojny, albo nasi ojcowie przeżyli traumę wojny i tak dalej. Więc tego typu historia. I wracając do meritum, zrozumiałem, że droga do harmonii między nami wiedzie przez to, że ja muszę całkowicie odpuścić moje męskie myślenie, włączyć 100% akceptacji, zgodzić się na to, że nie będę mógł w ogóle kontrolować tego, co się będzie wydarzało i w ten sposób spotkać się z kobietą. Bo tak jak mężczyzna może, moim zdaniem jest jednym bytem, tak kobieta jest nieskończoną ilością bytów i w niej się naprawdę dzieje tak wiele w związku z jej konstrukcją, emocjonalnością, hormonami i tak dalej, że my to jesteśmy małe miki. Tak, wiadomo, że tego nie da się porównać i nie należy porównywać, ale tak bardzo upraszczając, chodzi mi o to, że z mojego punktu widzenia zupełnie, wiadomo, że zupełnie innymi rzeczami zmaga się mężczyzna w swojej głowie niż kobieta. No i ta strona taka wielości zdarzeń i bytów jest zupełnie inna u kobiet niż u mężczyzn. I powiem ci, że gdy rozmawiałem na początku, się dzieliłem tym spostrzeżeniem z kolegami, to pierwsze było, ale to co? To jak ona może robić, co ona chce, to ona zaraz pójdzie się bzykać do sąsiada. Taki jest schemat myślenia. Ja mówię, nie. Jeżeli całkowicie odpuścisz, ona się poczuje bezpiecznie przy tobie, że poczuje, że może ci zaufać, wtedy ona w pełni zamanifestuje, tak ładnie mówiąc, swoje właściwości i będziesz mógł w ogóle spotkać się z tą prawdziwą kobiecością i w ogóle zobaczyć, w co gramy, nie? Co o tym myślisz? Niebezpieczny temat. Nie, tak, wiesz co, myślę, jakie jest jakby moje doświadczenie i też ja powiem tak, że co do kobiet, to rzeczywiście nie mam wątpliwości, że od razu na starcie mają łatwiej z nami, znaczy może nie z nami, mają łatwiej ze sobą, mają więcej zasobów dostępnych do tego, żeby sobie lepiej radzić z życiem. Nie z robotą, nie z pracą, chociaż okazuje się, że też nawet. Tak. Jeśli im się pozwoli, bo przez jednak się nie ostatnich wiele, tak. wiele lat jednak się trzymało kobiety niżej. A jak się im pozwolę, to one bardzo szybko rosną. Tak. Często mężczyźni postrzegają to jako zagrożenie. Tak, to jest totalnym błędem. Natomiast co do tej takiej, jak ty to nazwałeś, że kobieta ma wielo... Chodzi o to, że mężczyzna jest jednym bytem, a kobieta jest nieskończoną ilością sposób. Bytów. W tym sensie, do końca tego nie rozumiem, chodzi mi o to, co że my jesteśmy, że wiesz, kiedyś jedna nasza koleżanka powiedziała, że mężczyzna jest prostym urządzeniem, tam się nie ma co zepsuć. A w kobietach się wiele dzieje. Chodzi mi o to, że my faktycznie potrafimy myśleć pudełkowo. Możemy się umówić na to, że będziemy rozmawiać tylko w konkretnym zakresie i to utrzymamy. A u kobiety, nawet jeżeli ona będzie w stanie to utrzymać, że tak powiem na poziomie takim intelektualnym, to i tak w niej będzie wszystko ze wszystkim się łączyć. Dlatego kobieta potrafi bardzo szybko wrócić do czegoś, co było 5 lat temu, 10 lat temu i tak dalej. I to nie chodzi o to, że ona, nie wiem, prowadzi jakąś dziwną grę czy manipulację, tylko dla niej naturalne z mojego punktu widzenia jest to, że ona naprawdę ten połączenie z sercem i powoduje, że ona naprawdę wszystko ze wszystkim się łączy. Dlatego w kulturze wschodu mówi się, że mężczyzna jest aktywnością, a kobieta jest mądrością, tak? Że pod wpływem impulsów mądrości uruchamiają się nasze aktywności. Sprowadzając na nasze podwórko, bym powiedział, że my sobie układamy świat w pudełeczkach, a pojawia się kobieta, wrzuca granat, ale dzięki temu rzeczy mają ruch. Nie? Co oczywiście dla mężczyzny, który jest usztywniony w swoich poglądach, niesie takie konsekwencje frustrujące. Okay. A dla mężczyzny, który ma tą otwartość i właśnie zgodę na to, że nie wszystko będzie kontrolował, ma zaufanie do siebie, czyli przez to też jakby jest w stanie otworzyć się na tą sytuację, sytuacja jest bardzo fajnie rozwojowa. Wiem, co chciałem powiedzieć, bo
Tak, mężczyźni mogą czuć to jako zagrożenie albo wręcz walczyć z kobietami, bo takie są, a my jesteśmy inni. Tak. Ale ta sztywność, wydaje mi się, jednak polega na tym, że z jakiegoś powodu, nie wiem, może od czasów jaskiniowych, my byliśmy właśnie związani z tym, że musimy walczyć i, nie wiem, polować, narażać się. Z jaskini, więc jakby można powiedzieć, od początku byliśmy już zaprogramowani na to, że tu nie ma co się rozkliwiać nad sobą i tam się rozpatrywać na piękno przyrody, że tam po prostu trzeba iść, zabić mamuta, przyciągnąć go do jaskini, tak, i tyle, tak? Natomiast i chyba to tak działa i to idzie, natomiast jak pracuję właśnie, czy to w takich grupach terapeutycznych, które tu mam właśnie w gabinecie już od kilku lat, czy na warsztatach, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście pierwsze, z czym się spotykam bardzo często, to jest ta sztywność, ta zbroja taka. Ale jak ci mężczyźni się nie przestraszą swoich uczuć i tego pokazania się właśnie ze swoją wrażliwością, to wtedy następuje coś takiego, że łatwiej nam być w kontakcie z kobietami, które są takie wrażliwe, często gadatliwe, w kontakcie właśnie, w takim miękkim kontakcie, bo sami w sobie to odnajdujemy. Tak, tak. Kiedy nie mamy kontaktów ze sobą w tym, to bardzo często chcemy to jakoś umniejszyć. Tak, tak. Odepchnąć, na dystans trzymać albo kontrolować właśnie. No, dlatego, że w sobie dokładnie to robimy. To samo robiąc sobie. Znaczy w ogóle, na przykład, nie wiem, czy zauważyłeś, że tendencja u ludzi, którzy mają te zakłócenia w poczuciu własnej wartości, zaufania do siebie, jest tendencja do deprecjonowania otoczenia, a nie poproszenia o drabinę. Mhm. Tak? No bo taki odruch jest jakby wręcz taki, nie wiem, czy zwierzęcy, nie zwierzęcy, zwierzęta tak się nie zachowują, no, ale chodzi mi o to, że jest to taki odruch bezwarunkowy wręcz, że poniża się otoczenie, zamiast samemu się pokłonić, że tak powiem, poprosić o windę, nie? Wcisnąć przycisk. Tak. Myślę, że to nie jest taka powszechna u wszystkich strategia, ale jest jakaś grupa mężczyzn, myślę, że... A czy to nie jest odruch? Nie, to jest jakby coś, co jakby wynika też ze struktury naszego charakteru. Taki mechanizm obronny, który jakby w ten sposób jakby się dowartościowujemy, kiedy inni są w dole. Tak, to myślałem, że to jest cecha ludzi, którzy mają zaburzenia jakby w tym obszarze. No, kto nie ma? Każdy ma jakieś, tylko kwestia, jak sobie z tym radzi. Aha. Jedni będą się poniżać i mówić, że są do dupy, a ci inni są tacy super. A drudzy będą wchodzić w rolę ofiary i wtedy znajdą pocieszyciela być może. No tak. A inni z kolei będą się wywyższać i mówić, ja jestem tutaj, nie? Wy tam, nie? I za każdym razem będzie po prostu tak budował jakiś rodzaj swojego poczucia bezpieczeństwa i wartości. Tych strategii jest ileś tam. Każdy musiał jakoś znaleźć rozwiązanie na to, żeby nie czuć zranienia jakiegoś, czego go spotykało, jak właśnie się rozwijał, kiedy miał otwarte serce, był wrażliwy jako dziecko, był po prostu chętny na kontakt i go nie miał, albo miał krzywdzący, raniący, przemocowy, więc co mógł zrobić? Mógł tylko użyć wszystkich zasobów, które miał w sobie, żeby się zabezpieczyć. Czyli można to nazwać jako rodzaj uwarunkowania, można nazwać jako karma, bo to po prostu my przekazujemy taki wzorzec później swoim dzieciom, one dalej i tak to się kręci, aż ktoś się znajdzie taki, na przykład, który zacznie pracować to, czy na ścieżce duchowej, czy na terapii, czy jeszcze w jakiś inny sposób i przerwie to. Zatrzyma, wyjdzie poza to uwarunkowanie i po prostu zacznie inaczej się zachowywać. Nie tak, jak było to, jakby był ciągle w tym swoim domu, i grał w tą samą grę cały czas ze swoimi domownikami, w to samo próbuje grać, bo innej nie zna, w swoich relacjach z przyjaciółmi, z kolegami, z żoną, z dziećmi, no tylko dotrze do tego, w związku tym niestety też, albo istety, dotrze też do tego bólu, który schował pod tym wszystkim. I to jest często to, co jest nieuniknione w pracy takiej nad sobą i czego też
no nie chcemy za bardzo dotykać, nie? Nieprzyjemnych, wiesz, takich bolących miejsc. W swoim procesie dostrzegłem coś takiego, że dla mnie kluczem była akceptacja. Mhm. Zaakceptowanie stanu, który zastałem w momencie, gdy otworzyłem oczy. Mhm. Nie wiem, czy czujesz, o co mi chodzi, że żeby móc pracować ze swoim bólem, czy lękiem, mhm. czy gniewem, muszę najpierw go zaakceptować. Mhm. No to jest tak, jakby ja to tak sobie tłumaczyłem, że no, żeby móc wymyć kubek, który jest w umywalce, to muszę po pierwsze uznać, że istnieje kuchnia, umywalka, mhm. zajrzeć tam, zobaczyć to, co nazywamy kubkiem, mhm. uznać, że jest brudny, wziąć go do ręki, puścić wodę i umyć, tak? Mhm. Że trochę to jest taki proces, że ta akceptacja. I to było dla mnie bardzo odkrywcze, mi pomogło, bo ułatwiało mi później pracę w tym sensie, że rozcieńczałem wewnętrznego policjanta oceniającego, który mhm. mnie tam ganił cały czas mhm. wcześniej. Mhm. Tylko okej, okay, spokojnie. Dzisiaj jestem na swoje 100% taki, jaki jestem, tak? Jestem mhm. wystarczający i tak dalej. Mhm. I to... Tak, tak. No jakby tutaj, jakby a propos tego policjanta, bo to jest taki konstrukt, taki wewnętrzny krytyk, czy nie wiem, można nazwać jakimś negatywnym, takim superego, cokolwiek to w różnych jakichś modalnościach, czy w różnych nurtach, czy filozofiach to inaczej się nazywa. Natomiast no właśnie żyjemy pod presją tego mhm. wewnętrznego głosu. Mhm. Jeżeli nie uzyskamy tego świadomości, że nie musimy go słuchać, mhm. on będzie gadał do końca życia o nas, mhm. bo nie da się wygumkować naszej historii, ani tego kogoś, kto był taki dla nas. Mhm. No, w nas jest. To jest nasza historia, nasza część i jego też trzeba zaakceptować, co nie znaczy, że musimy jak dziecko go słuchać. Tak. To się dzieje wtedy, kiedy zaczynamy dorastać. Stajemy się dorośli, więc mówimy, aha, ty masz to do powiedzenia. Okej, ale ja już jestem na tyle dorosły, biorę to, słyszę, co mówisz, ale ja wybieram tak. Nie będę się teraz dostosowywał znowu, jak robiłem to przez 30 lat. Tak. Tylko teraz zrobię inaczej właśnie. Ja zrobiłem sobie coś takiego, taką metaforę sobie stosowałem, że będę go wysyłał do poczekalni i nie mhm. będę go niczym karmił. Mhm. I że w relacji z tym, nazwijmy to wewnętrznym krytykiem czy policjantem, mhm. mogę stosować wszelkie metody. To nie musi być wojna, walka honorowa. Mhm. Więc wysyłałem go do poczekalni, on co jakiś czas wracał mhm. i mówił, halo, halo, jestem, obiecałeś mi, że się mną zajmiesz. Nic ci nie obiecywałem, spadaj. Na zasadzie jak wpuszczenie, nie wiem, złodzieja do pustego domu albo, mm-hmm. albo mm-hmm. przestań karmić lęk, to uschnie, sam zdechnie, tak? Mm-hmm. Tak mm-hmm. bardzo upraszczając. Wiesz co, zauważyłem też taką rzecz, że miałem tendencję do myślenia, że zmiany wydarzają się tylko i wyłącznie w sposób rewolucyjny, że jak wiesz, zawali się sufit, tak, dach nad głową albo wybuchnie góra albo coś tam, to wtedy zmiana. Taki katarzis, tak? Tak, musi się wydarzyć. I uświadomiłem sobie, że zmiany jednak wydarzają się mała, subtelna zmiana tak naprawdę potrafi być bardzo dużym game changerem. To jest tak, jak ja to porównuję, mamy zamknięty pokój, uchylimy troszeczkę drzwi, chociaż centymetr, a nagle pół pokoju rozświetla światło z przedpokoju, tak? I to było dla mnie też odkrywające, takie odkrywcze, że w ogóle wow, że subtelna zmiana, sama w ogóle chęć zmiany, w ogóle też, zauważyłem coś takiego, że samo rozpoczęcie procesu już jest zmianą. Mhm. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym. Wejście w proces. Ja myślę, że początkiem zmiany jest to, że dostrzegam, że to, w czym jestem, że dostrzegam ten w ogóle problem, że to jest coś. Samozdiagnozowanie. Przyznanie się do tego, że nie wiem, że sobie nie radzę z tym albo nie chcę tak, że to jest coś, co nie jest w zgodzie ze mną. Nie? Czyli jakby taka świadomość tego. A dopiero później, czy to jest dla mnie okej, żeby tak dalej, i wtedy to podjęcie decyzji, nie, chcę to zmienić, nie, ale pierwsze to jest uświadomienie sobie albo przyznanie się do tego, kurwa, to nie jest tak, jak chcę. Mhm. Co często jest smutną konkluzją, nie, bo się okazuje, że ileś rzeczy straciłem żyjąc tak. Oczywiście mam też z tego jakieś profity, nie, no bo jestem w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast ileś rzeczy, podążając za tym policjantem, straciłem, nie? I to jest ten moment, gdzie rzeczywiście, i to się też z tym zgodzę, ale też wiem, że to, pamiętam taką moją przygodę, powiem, z buddyzmem.
Poszedłem pierwszy raz do Gąpy tutaj na Pomorskiej. I po co ja tam poszedłem? Poszedłem tak, bo miałem taki pomysł, że jak będę medytował, to nie będę czuć, nie będę się złościł, nie będę się bał, nie będę, no w ogóle wielu rzeczy nie będę, nie? Po prostu przestanę czuć to, co czuję. Ten dyskomfort cały, poczucie zagubienia, jakiegoś chaosu w głowie, że po prostu to wszystko zniknie. I dopiero po iluś latach jeden z moich nauczycieli powiedział, ale to nie jest celem medytacji ani praktyki. Praktykiem jest to, celem praktyki jest to, żeby właśnie się uwrażliwić, żeby czuć wszystko bardziej niż do tej pory. To tak jakbyś zdarł, kurczę, z siebie skórę. Natomiast jakby kiedy jesteś wrażliwy, no to też masz wrażliwość na to, że możesz dokonywać zmiany. Z czegoś nie czujesz, no to może przejechać po tobie czołg i nawet nie zauważysz tego, że już nie żyjesz. Nie? Tak. Więc taka była motywacja. I też jakby często tak jest, że oczekiwania osób, które chcą zmiany, to jest takie, że to się wydarzy właśnie tak. Tak. Że wykrzyczą, zapłaczą raz, albo raz się wkurwią porządnie i nagle życie się zmieni. To może być impulsem, tak jak sytuacje krańcowe, śmierć kliniczna, nie wiem, ciężka choroba. Tak, może być impulsem takim krytycznym do zmiany, nie? To, co, o czym powiedziałeś też. Tak. Jedno drugie nie wyklucza jakby. Tak. Nawet powiedziałbym, że to wspiera. Ale po takim wydarzeniu ważne jest, żeby robić te kroki za krokiem. Tak, że tak. To jest taki kop, który pozwala ci dokonywać tej zmiany, ale każdego dnia. To jest praktyka. Tak. Jak tak. codziennie usiąść i codziennie zrobić tą praktykę, to tak samo jest pamiętać o tym, co się mi wydarzyło i co ja miałem zrobić inaczej. I robię to każdego dnia, jakiś drobny kroczek, żeby iść w tą stronę. Nie? Wiesz, rzeczy nie wydarzają się tylko z dwóch powodów. Bo albo nie zacząłeś, albo nie dokończyłeś. Wiesz, co mi chodziło o to, że miałem taką tendencję w umyśle, że jakby, że zmiana się wydarzy, gdy zawali się świat. Nie? O to mi chodziło. A zrozumiałem, że nie ma co czekać, aż nastąpi trzęsienie ziemi, tylko można zmiany już dokonywać, gdy się widzi jakąś mały dyskomfort, nie wiem, czy tak. małe zaburzenie, bo też to tutaj odwołuję się do tego, że wróciłem do dostrzegania i słuchania subtelnych sygnałów, które serce podpowiada, tak? Że nie musi krzyczeć. Okazuje się, że tak ktoś kiedyś fajnie powiedział, że tutaj jest taki cichy, spokojny głos, który cały czas mówi, co trzeba albo jak jest i on nigdy nie będzie krzyczał. I żeby go usłyszeć, no, trzeba przede wszystkim się do niego zwrócić, jakby w jego kierunku. I okazuje się, że zacząłem znowu zauważać, że subtelne znaki są wystarczające do podejmowania decyzji. No tak bym powiedział, nie? Tak, ja się zgodzę z tym. Z jednym takim zastrzeżeniem, że żeby usłyszeć ten subtelny głos, to trzeba mieć dostęp do swojej wrażliwości i po prostu pozwolić sobie usłyszeć. I też rozumiem ludzi, którzy w takim natłoku informacji, takim natłoku działań po prostu tego nie słyszą. Bo mają zagłuszone to ilością zadań, powinności i informacji, które codziennie po prostu wlewa im się do umysłu i są zagubieni, więc... Tak, wiesz, to buddyjskie powiedzenie, że karma jest dla ciebie, a współczucie dla innych, tak? Które ja miałem taką tendencję, taką, wiesz, że skoro ja sobie poradziłem, to inni mają sobie też radzić. I zauważyłem to, że to jest tylko ta tendencja we mnie, tylko pokazuje mi, jak jeszcze dużo mam do popracowania nad empatią taką po prostu, takim współodczuwaniem, bo jeżeli ja jestem w stanie poradzić sobie z trudnymi sytuacjami, to znaczy mam po prostu inną wrażliwość, inną trochę konstrukcję, a ktoś inny, nie mogę od innego wymagać tego, żeby te same ciężary dźwigał i faktycznie trzeba mieć z tyłu głowy to, że gdy jest ta gonitwa codzienności, to po prostu ludzie nie widzą przestrzeni na to, żeby coś zrobić, a odczuwają cierpienie i ból. Więc dlatego czasami dochodzi do tego zawalenia świata w postaci jakiejś choroby. Mówimy o takiej psychosomatyce, to właśnie w tym nurcie jest też bardzo duży nacisk na to, żeby zrozumieć, że te nasze napięcia czy różne choroby, jest ich już coraz więcej. Pamiętam, dwa lata temu miałem wykład
na jakiejś konferencji w Warszawie o psychosomatyce i to w 50-tych latach, w 50-tych czy 60-tych już była taka chicagowska siódemka, czyli 7 chorób, które już wtedy określono jako psychosomatyczne. No proszę. W tej chwili tych chorób już jest kilkadziesiąt, które już wiadomo, że wynikają z tego, że nie radzimy sobie albo ignorujemy pewne sytuacje, nie pozwalamy sobie na przeżycie ich, a one wywołują natychmiastowe reakcje w naszym układzie nerwowym, w naszych trzewiach, w naszym sercu, w wątrobie, w naczyniach krwionośnych. To się natychmiast przekłada, jeżeli ten proces jest na poziomie emocjonalnym zatrzymany. Więc jeżeli słuchamy tego subtelnego głosu, to jest wspaniale, jeżeli mamy kontakt z sobą, no, wrażliwością, ale jeżeli nie mamy, to właśnie następuje to, że nasze ciało krzyczy, nie? No u mnie wyraźnie jakby to, znaczy zwrócenie się do tego głosu nastąpiło poprzez rozwalenie się tego kombinezonu Supermana, ale przypomniało mi się też, że parę lat wcześniej miałem taką sytuację, że po bankructwie byliśmy w strasznym stanie, takim, wiesz, psychofizycznym. Miałem masaż przez Rosjankę, która robiła takie masaże lecznicze, takie, gdzie niby nic nie naciskała, a jednak masowanie narządu wewnętrznych i tak dalej. I jak splotu mojego słonecznego, wiesz, się dotknęła, to zacząłem krzyczeć. A jak, że tak powiem, nie odpuściła, bo wcale siły nie wkładała w to, i puściło, dostałem ataku śmiechu. I wtedy doświadczyłem wręcz fizycznie puszczenia takiego, wiesz, zacisku stresowego, gdy on się rozluźnił i jak ciało zareagowało, bo to był bezwarunkowy śmiech. Najpierw było wycie z bólu, a później nagle śmiech. I faktycznie wtedy ona tam już nie pamiętam, jaką diagnozę dostałem, ale z trzustką coś się zaczynało dziać, wiesz. Gdybym nie zaczął pracować w ten sposób, to... Wiesz co, tak pomyślałem, mogłoby być wesoło. Często tutaj, jak pracuję z klientami a propos śmiechu, to taką mam refleksję, że często śmiech jest tylko taką maską, bo jak powiedziałeś, że krzyczałeś z bólu, to później dla mnie przynajmniej, oczywiście dla każdego jest inaczej, ale dla mnie bardziej adekwatne byłoby płakać z bólu. Nie? Ale dla przepony, rozładowaniem takim naturalnym naszym, które obniża napięcie w przeponę, jest taki głęboki płacz albo śmiech. Nie? Więc jakby poradziłeś sobie z tym napięciem, bo splot jest bardzo blisko przepony. I myślę, że to też było związane z napięciem w przeponie. Nie wiem tego, ale tak to na podstawie też swojej pracy mam, że wydaje mi się, że tutaj jednak takim ludzkim bardziej adekwatnym byłoby, gdybyś pozwolił sobie popłakać z tego bólu, nie? No bo to była też twoja krytyczna sytuacja, tak? Zbankrutować, przegrać, nie? Poczuć to. To ja to pamiętam, bo ja miałem dokładnie podobną sytuację. Też miałem super klinikę, która funkcjonowała i padło. I wtedy też ja nie płakałem po tym ani ten, po prostu zacisnąłem zęby i coś zrobię, żeby dalej funkcjonować. Kosztowało mnie to ogromną ilość zdrowia. Na szczęście mam doskonałych kolegów, lekarzy chińskiej medycyny i zdrowie sobie podreperowałem. Ale smutku, żalu i takiej straty wtedy nie pozwoliłem sobie przeżyć. Ja tak samo. Myślę, że fajnie dotknąłeś, zdiagnozowałeś to, bo ja wtedy byłem dalej w takiej gonitwie, że muszę. Sam sobie założyłem, wiesz, homonto konia pociągowego i od siebie tylko wymagałem, To jest właśnie to, co mówię mężczyznom. Oni się nie poddają, nie? Mężczyźni się poddają. Tak. Nawet jak przegra, to udaje, że nie przegrał, tylko dalej idzie, nie? Nie poddam się, nie? Nie zatrzymam się nad tym i nie pozwolę sobie przyznać, kurwa, no przegrałem. To jest po prostu smutne, nie? Że nie wyszło mi, nie? Że to szkoda, bo to było piękne, to co było, nie? Wiesz, trochę mi czasu zajęło, żeby zrozumieć, że moja władza zawiera się tylko w przestrzeni między akcją a reakcją. I że ja jedynie mam wpływ na to, jak reaguję na rzeczy. I że też nie w każdej sytuacji trzeba reagować szybko. No, dobrze jest w ogóle, wydaje mi się, jeżeli jest możliwość, to nie reagować, nie? Tylko działać. Tak. Bo reakcja to jest taki odruch, w sensie, jakby, nie? Znaczy. Akcja, reakcja, nie? Tak, ale chodzi mi o to, że
wiesz, no, pojawia się coś i ja decyduję, jak zadziałam. A, no to jest inne. I właśnie... tu przechodzę ten proces właśnie tej tak, mojej, tak. Nazwijmy to, władzy. I... Dokładnie. Tylko właśnie to chciałem powiedzieć, bo to często jakoś reakcja mi się kojarzy z czymś bezwarunkowym. Z czymś to jest automat, nie? Nawykowe. Mi chodzi za reagowanie, ale to, czy zrobię to z automatu, bo sytuacja tego wymaga, czy zrobię to po przemyśleniu, po przespaniu nocy, czy trzech nocy. To już decyzję podejmujesz. To jest właśnie ta moja świadomo. Władza. Świadomo. Tak. I trochę mi to też zajęło czasu, żeby to zrozumieć. Nie? Jest taka, pamiętam kiedyś, już dawno temu czytałem książkę Viktora Frankla, nie pamiętam tytułu, o sensie życia. To jest twórca psychoterapii takiej krótkoterminowej i tam było takie piękne zdanie a propos tego, o czym mówimy, że jeżeli znajdziesz przestrzeń między bodźcem a reakcją, to odnajdujesz wolność. A jeżeli reagujesz na bodziec bezrefleksyjnie, bez przestrzeni, nawet na zatrzymanie się, co ty chcesz z tym zrobić, to jesteś w paszczy szaleństwa. Jesteś po prostu wodzony za nos i lecisz po prostu jak robot, nie? Tak. Trochę jak pies Pawłowa, który był, jest światełko, to i się ślini, nie? Od razu, nie? Bo jedzenie ma być, ale nie ma jedzenia, a on się już ślini, nie? Więc jakby trochę jesteśmy bardzo podobnie uwarunkowani, stwierdzam, i jakby w ogóle bez wstydu. Po prostu widzę, że jesteśmy też zwierzętami, nie? Tak. Mamy racjonalną korę, posługujemy się nią, jeśli się posługujemy, a jeżeli nie, no to jesteśmy bliżej zwierząt, po prostu. Dokładnie. Jeszcze robimy rzeczy, których zwierzęta nie robią. Słuchaj, zmierzając trochę już do końca tej rozmowy, która jest bardzo fajna, wróćmy do tego gromu. Mhm. Powiedz mi, rozpakujmy trochę, na czym polegała współpraca z Gromem? To była ciekawa historia. Trafił do mnie tutaj jakby jeden z żołnierzy z dolegliwościami takimi fizycznymi, tam ból barku czy szyi. No i tak z badania jakby nie wyszło mi, żeby było jakieś takie zaburzenie mechaniczne. Więc zrobiłem z niej właśnie techniki takie związane z trochę z ugruntowaniem, z wibracjami. No i mu się poprawiło. A co jeszcze takiego, co się jeszcze bardziej poprawiło, to że poprawiły mu się efekty w pracy. Już nie będę mówił jakie, natomiast jakby... W jego pracy był bardziej skuteczny. Skuteczny był w tej pracy. I to było na tyle zaskakujące dla dowódców czy ludzi tam w tej jednostce, że zainteresowali się, jak to się stało, nie? Jak ty to zrobiłeś, że tak masz, nie? Ale to, nie wiem, no, normalnie później opowiadał, nie? No, tak mi pytali, mówię, ale no właściwie to nic, żyje, no jak żyje, jedyne co, to przychodzę tutaj raz w tygodniu do ciebie i robimy te takie ćwiczenia, nie? No i wtedy nawiązali kontakt, czy mógłbym przyjechać i poprowadzić dla większej grupy te ćwiczenia. No i tak to się zaczęło, że byliśmy tam już, bo z żoną prowadzimy te zajęcia. Jest to zawsze grupa taka kilkunastoosobowa. Fajni ludzie, otwarci, bardzo zainteresowani, biorący z tego nie tylko do pracy zasoby, korzystają z tego też jakby poprawiając trochę też swoje komunikacje, relacje w domu. Był taki moment, w trakcie któregoś z tych naszych lotów, to zawsze trwa około tam tygodnia, że jeden z tych, w ogóle dobry żart mają chłopaki i pamiętam, jeden z nich powiedział, nie wiem, tam po którymś dniu mówi, słuchajcie, mam takiego newsa, żona powiedziała, że dopłaci, żeby to dłużej trwało, bo staje się bardziej normalny w domu. Więc jakby widać też, że ten poziom napięcia jakiegoś takiego, który, no nie dziwię się im, no, nie, ja siebie nie wyobrażam w takiej sytuacji, jakbym miał, z jednej strony podziwię, a z drugiej strony wiem, że byłoby dla mnie strasznie trudne, to nie mam takich kompetencji prawdopodobnie, nie chcę nawet tego sprawdzać, czy mam. Mam nadzieję, że nie będę nigdy zmuszony, tak jak mężczyźni w Ukrainie. A oni z wyboru po prostu też biorą udział, chroniąc, robiąc jakieś akcje, które są narażeniem życia, więc to wiadomo, że się wiąże z ogromnym stresem. Więc ta współpraca jest, co jakiś czas jesteśmy zapraszani,
do współpracy. Ja otrzymuję kontakt też z nimi. Było to z pożytkiem, nie tylko zawodowym, bo taki był cel tam dowódców. Natomiast oni, jakby jak rozmawiali się z nim na koniec, to oni wzięli jeszcze coś dla siebie. Tak holistycznie, nie? Troszkę poszło. Wzięli dla siebie też coś do domu, do swoich relacji w domu, do takiego stanu po pracy, jak to może też zmienić na lepiej. Mhm. Nie tylko być lepszymi żołnierzami, ale też lepszymi mężami, ojcami i tak dalej. Nie? Albo przynajmniej, nie wiem, lepiej spać, lepiej wypoczywać. Więc na tym to polegało. Po prostu uczyliśmy ich takich technik pracy z ciałem, które pozwalały im obniżyć napięcie, być bardziej skoncentrowany, bardziej w kontakcie, lepiej czuć siebie. Naprawdę byłem zaskoczony, bo tam za każdym razem było dużo pytań, ciekawości. Nawet pamiętam, że ktoś przyniósł kamerę, żeby sobie nagrać to. Pytał oczywiście, czy może nagrać. Nie taki sprzęt, jak tu mamy, ale jakieś tam GoPro, coś tam gdzieś na stojaku postawili i nagrywali. Zostawili się mi instrukcje. Widziałem, że to później, jak byliśmy następny raz, to było to na drzwiach tam sali, w której mają taką możliwość do ćwiczeń. Więc taka, no, full profeska i takie rzeczywiście zainteresowanie tym tematem, nie? A też dużo żartu. Dobrze wspominam to. Lubię z nimi pracować. Też pracowaliśmy, mieliśmy jedną taką sesję z żołnierzami z Formozy. Też to było ciekawe. Tam mieliśmy wykład i też taki jeden dzień ćwiczeń. Też bardzo dobrze to wspominają i cieszę się, bo pamiętam zwrot taki dostaliśmy, że to było najciekawsze zajęcia, mieli jakiś cykl taki różnych zajęć z różnymi specjalistami i jakby powiedzieli, mam nadzieję, że to rzeczywiście było to co wzięli z tego, że to było dla nich bardzo wartościowe i dużo wzięli z tego, więc ciekawe doświadczenie. Inaczej oczywiście sobie wyobrażałem tych ludzi, myślałem, że to będą, a to tacy naprawdę pełni jakby werwy, humoru dobrego, ale też ciekawości, otwartości ludzie, nie? No, u nich przyczyna i skutek jest wpisana w codzienność tak na grubo, bym powiedział, prawda? Tak, także no, to tak była, to pierwszy raz to było już, zaczęło się od tego jednego przypadku, który, jak to pamiętam, przyszedł i powiedział do mnie, że od tego zaczęło, powiedział, że rozstrzelał wszystkich. Więc ja się najpierw przestraszyłem tego, bo właściwie zażartowałem. Mówię, nie wiem, czy mam się cieszyć, czy raczej obawiać. Aha. Nie, właśnie chodziło o to, że tam jakiś zrobił wynik gdzieś tam na poligonie, czy nie wiem, który nie będę odbiega od tego, co było na tle. A i tak to jest sztop taki, nie? Więc on wyskoczył trochę. Kilkadziesiąt procent? Nie wiem ile, ale to było na tyle takie znaczące, że został wezwany do... Stary, czego ty się najadłeś, nie? Co ty robisz, nie? No wtedy powiedział, no nic, no mówię, tylko takie ćwiczenia, no i... Możemy powiedzieć, jakie on był specjalności, czy nie? W sensie? Zawodowo, co on tam... Czy był... nie wiem, czy mogę, to nie czy mogę okay. mówić, więc Dobrze. Jakby nie Dobrze. Wiem, że no, okay. Ale w każdym razie to było zachęcające na tyle, że znowu za kolejne dwa lata znowu zaprosili nas, znowu pojechaliśmy inną grupę, żeśmy uczyli. To są proste rzeczy, więc jakby jak daliśmy im instruktaż, nauczyliśmy. Też wiem, że jeden z tych żołnierzy bardzo się zainteresował i myśli o tym, żeby po skończeniu pracy zająć się tym i też zostać wtedy jako taka osoba, która będzie już tam w jednostce docelowo, nie? Więc ja przechodziłem kiedyś było... jakieś szkolenie prowadzone przez byłego żołnierza. Bardzo fajnie. Ci, co mają cechy takie pedagogiczne, bym powiedział, tak? Nauczyciela, mentorskie, bardzo, tak. bardzo fajnie robią. Liderzy też są fajni z nich. No tak, oni okay. muszą. Ryszard, bardzo ci dziękuję za rozmowę. W komentarzach, w opisie filmu będzie link do kliniki Ryszarda, gdzie go znajdziecie. Zachęcam mężczyzn do tego, żeby się otwierać i pracować ze sobą.
A Państwa też zachęcam do komentarzy. Bardzo chętnie zobaczę, co o tym myślicie. Ja też, jestem ciekawy. Jest to pierwszy odcinek, który miał pokazać, w jakim kierunku zmierzamy, że ten kanał nie tylko ma być rozrywkowy, a przede wszystkim w ogóle nie rozrywkowy, tylko ma być przede wszystkim, tak jak nazwałem go, męskie spa, rozmowy z mężczyznami o mężczyznach i nie tylko dla mężczyzn. Mhm. Chodzi mi o promowanie tego, co zdrowe męskie. O, tak bym powiedział. No, dziękuję za udział i też jestem ciekawy tych komentarzy. Nie wiem, gdzie można będzie zobaczyć. Na YouTubie dam ci znać. No też przy okazji oczywiście zapraszam do, jeśli nie do, do takiej pracy jeden na jeden, to zapraszam na warsztaty, bo prowadzę taki cykl warsztatów w całej Polsce. Najbliższy będzie właśnie na początku, pierwszy weekend marca w Zielonej Górze. Nazywa się to Męskie Granie. I tytułem tego warsztatu, czy jakby pod tytułem jest Zobacz mnie, czyli pozwolić sobie pokazać, być zobaczonym w różnych wymiarach, na różnych płaszczyznach, w różnych stanach, w różnych emocjach. Jest to zawsze taka ciekawa i niewiadoma, bo nie wiadomo, co tam się wydarzy. Nie ma sztywnego programu i ja też nie wiem, co będzie, z czym się otworzą, z czym wyjdą ci mężczyźni. Zawsze jest to grupa tak około między 12 a 16 osób. Tak się poznaliśmy. Dwa dni. Dwa dni takiej intensywnej pracy z refleksjami, z feedbackiem, z dzieleniem się, ale też z głębokim doświadczeniem właśnie przez pracę z ciałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci za wysłuchanie tego odcinka. Uprzejmie proszę o wystawienie oceny i zaobserwowanie podcastu. To pomoże w rozwoju tego kanału. Do usłyszenia.